Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Sponsorem wiadomości sportowych jest Agrorolnik, największy w regionie północno-wschodnim dealer ciągników i maszyn rolniczych. Dzień dobry Państwu, Paweł Lisiecki. Dzisiaj gościem telewizji Skorpion jest pan Karol Łebkowski, wybrany niedawno na drugą kadencję jako członek zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego. Dzień dobry panie Karolu. Witam serdecznie. Panie Karolu, czym dla pana jest fakt, że jest pan po raz kolejny w zarządzie? Myślę, że to był taki dla mnie ważny sprawdzian, ponieważ przez 4 lata pełniłem funkcję przewodniczącego Kolegium Sędziów, czyli decydowałem w Polsce o tym, co się działo z sędziami, czyli szkolenia, podwyższenie kwalifikacji sędziowskich, prowadzenie zawodów, tych najważniejszych w kraju. I to była taka odpowiedź na to, jak zostałem oceniony przez te 4 lata. Uważam, że bardzo dobrze wypadło. Jaki był stosunek głosów? Na 93 mandaty miałem 68, najwięcej, także zdeklasowałem wszystkich zdecydowanie. Kolejny kandydat miał 54, tak. Ilu sędziów nowych przybyło w zapasach w ciągu tych ostatnich 4 lat? To znaczy tak, ogólna liczba sędziów waha się około 120. Mamy 30 sędziów międzynarodowych w różnych kategoriach sędziowskich. Przede wszystkim stworzyłem taką nową możliwość dla nowych kandydatów, ponieważ nie za bardzo okręgi chcą wpuszczać jakby nowych sędziów. Stworzyłem taką furtkę sędzia-kandydat, prawda? I to młodzi chłopcy, którzy zaraz kończą kariery zawodnicze, mają możliwość rozwijania się, dalej być przy zapasach jako sędzia sportowy. Tych młodych adeptów zdało, mniej więcej około 50 zdało egzamin, nie włączając sędziów grapplingu, ponieważ od niedawna mamy też grappling. Fizycznie nie przeprowadzałem, ale byłem obecny przy tym, prawda? Także tam około 30 nowych sędziów też zostało przeszkolonych podczas tej kadencji czteroletniej. Ale w tym czasie nie porzucił pan jak gdyby sędziowania, bo z tego co pamiętam, cały czas jest pan w kursie dzieła. To jest podstawa przede wszystkim. To jest podstawa, tym bardziej nie chciałbym tego robić, sprawia mi to wiele satysfakcji. Lubię się tym zajmować, także te największe wyzwania, najważniejsze zawody w kraju, za granicą tam chętnie jeżdżę i sprawia mi to satysfakcję na tą chwilę. Ten rok był chyba też szczególny z innego powodu. Miał pan okazję być także w Londynie, co prawda przed olimpiadą, ale jednak na obiektach olimpijskich. Tak, byłem dwukrotnie w Londynie. Pierwszy raz na rekonesansie przedolimpijskim, czyli wszystko działo się w grudniu. Na obiektach olimpijskich równolegle z zapasami odbywało się podnoszenie ciężarów. Ich nie pamiętam, czy tenis stołowy, coś tam jeszcze, jakaś jedna dyscyplina, ale podnoszenie ciężarów, też reprezentacja Polski między innymi była, także widziałem jak to wygląda, a drugim razem już podczas trwania Igrzysk Olimpijskich na tych samych obiektach też widziałem styl wolny, tylko że już z trybun, bo wcześniejszy pierwszy udział w Londynie to było szkolenie dla sędziów i żeby później przeprowadzić takie same w Polsce. Jakie cele sobie stawiacie w czasie tej kadencji? Bo nie ukrywajmy, zapasy troszeczkę dołują w kraju. To znaczy tak, no nie do końca zgodzę się z tą oceną, ponieważ jesteśmy... Ale nie widać tych wyników, może inaczej trochę powiem. Media nie dostrzegają tych wyników. No zgadza się, media dostrzegają to, sporty drużyno zespołowe, prawda, tam gdzie są większe pieniądze, gdzie jest ta publika większa, a rzeczywiście sporty walki tak nie są do końca doceniane. Ale chciałbym powiedzieć, że ten medal Damiana, który zdobył, prawda, brązowy medal, naprawdę stawia nas bardzo wysoko. Po pierwsze medal, a poza tym 3 miejsca punktowane w pierwszej ósemce. Jesteśmy w 10 priorytetowych dyscyplinach, które Ministerstwo Sportu określiło do dalszego, jakby tego lepszego troszkę finansowania. Także nie możemy narzekać na wyniki w sporcie seniorowskim, jak i w sporcie młodzieżowym, bo nasi zawodnicy zdobywali medale na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy, w tych młodszych grupach wiekowych. Jak zapasy stoją w Łomży? Bo oczywiście mamy tutaj też naszą sekcję, Herkulesa. Od pewnego czasu nastawiamy się, można powiedzieć, na jedną grupę wiekową, na grupę wiekową młodzików. Jesteśmy po takim naborze większym, prawda, tych dzieciaczków jest troszkę. Myślę, że tak, cały czas gdzieś te wyniki tam jakieś na tym poziomie średnim zachowujemy. Przez parę lat rzędu byliśmy w pierwszej piątce klubów w ramach rywalizacji uczniowskich klubów sportowych. Prawda? Ale cały czas gdzieś tam w tych uczniowskich klubach sportowych jesteśmy bardzo wysoko. Nie do końca później to się nam przekłada na dalszy rozwój tych zawodników, ponieważ my raczej, finansów nam starcza na młodzików. I gdzieś tam początek kadeta, którego chętnie oddajemy później do innego klubu, ale generalnie stawiamy się na młodzików. O, czy gdyby były finanse, byście się skusili, żeby poprowadzić na przykład do seniora? Nie.
Nie. No przede wszystkim zajęcia prowadzimy, jak to się mówi, przy okazji, jak większość chyba łomżyńskich trenerów, prawda, że jest na pierwszym miejscu praca zawodowa, a dopiero później przyjemności. To jest właśnie tą przyjemnością, ale jest też jeszcze rodzina, gdzie trzeba troszkę czasu poświęcić. Także naprawdę przeprowadzenie wszystkich grup wiekowych to bardzo, bardzo dużo czasu. Na dwie osoby za dużo. Za dużo. To jest zdecydowanie za dużo. Czego możemy panu życzyć? W dalszej drodze związkowej, ale też i drodze, może powiem, klubowej. To znaczy tak, w związkowej to prawdopodobnie zarząd ukonstytuuje się na przełomie listopada, grudnia. Prawdopodobnie będę pełnił tą samą rolę. Czyli szefa kolegium sędziów. Kolegium sędziów, tak. Nieoficjalnie rozmawiałem dzisiaj z kolegą, który wrócił z Sofii po tym weekendzie, ponieważ w tym roku sędziowałem Mistrzostwa Świata w Tajlandii, gdzie zdawałem egzamin na sędziego olimpijskiego. Nieoficjalnie wiem, że no, pozytywnie, z wynikiem pozytywnym, czekam tylko na potwierdzenie przez biurofila. No i żebym dowiózł to przez 4 lata, prawda, to na, jako sędzia. No a w klubie, żebyśmy cały czas młodzież mieli, dużo tej młodzieży i środki na to, żeby z nimi jeździć. Zatem gratulując tego egzaminu na sędziego olimpijskiego, życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Moim i państwa gościem był pan Karol Łebkowski, członek zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPHU Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Sponsorem wiadomości sportowych jest Agrorolnik, największy w regionie północno-wschodnim dealer ciągników i maszyn rolniczych.